Po 3 latach prac remontowych pałacyk Puklera w Bolesławcu oficjalnie stał się nową siedzibą Muzeum Ceramiki. Obiekt oddano do użytku 3 kwietnia. Ponieważ od dawna związani jesteśmy międzynarodową współpracą z miastami ceramiki, postanowiliśmy przystąpić do bardzo prestiżowego europejskiego szlaku ceramiki, który jest certyfikowany przez Radę Europy. Dla nas było to bardzo ważne. Znaleźliśmy partnera w Norwegii, w Porsgrunn, gdzie powstała pierwsza fabryka porcelany, żebyśmy wstąpili wspólnie, razem zrobili projekt. Dla nas oczywiście jednym z najważniejszych zadań był remont naszej nowej siedziby pałacyku Puklera, gdzie się znajdujemy. Udało się z tak zwanych funduszy norweskich pozyskać ponad 15 milionów złotych. Pozostałe pieniądze dołożył budżet miasta. Łącznie inwestycja wraz z wyposażeniem pochłonęła ponad 40 milionów złotych. Możemy się pochwalić największymi, najbogatszymi zbiorami ceramiki, nie tylko w Polsce, ale też i na całym świecie. Mamy historię ceramiki, tej najstarszej, XIII-wiecznej, przez poszczególne wieki, aż po, z tego jesteśmy chyba bardzo, bardzo dumni wszyscy, jako bolesławianie, również piękne, bogate zbiory współczesnej ceramiki. No warto powiedzieć o tym, że ceramika bolesławiecka jest rozpoznawalna na całym świecie. Ściśle współpracujemy z producentami ceramiki. Jest ich aż w Bolesławcu, okolicach 35 firm, więc zbiory nam rosną. Cieszymy się każdych sukcesów naszych ceramików. Na parterze i na pierwszym piętrze powstało 2000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i towarzyszącej. Budynek był poddany kapitalnemu remontowi. Została wymieniona cała stolarka drzwiowa i okienna, wszystkie instalacje. Wprowadzona klimatyzacja, wentylacja mechaniczna. Budynek fundamenty tego budynku zostały wzmocnione prawie na całej wielkości parteru. Staraliśmy się zachować historyczny układ sal i tak się udało na parterze i na piętrze. Dach został wymieniony, jest nowe pokrycie, złupka. Największym wyzwaniem w czasie realizacji tego projektu był czas. Było tutaj 3-4 miesiące na zaprojektowanie, znaczy dopracowanie tej koncepcji, wymyślenie grafik, ustawień eksponatów, rozmieszczenia gablot, sposobu ekspozycji, multimedia, grafiki, animacje. To 3 miesiące pracy 20-30 osób z naszej strony na pewno w sposób ciągły. Powiem tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie pod tym kątem, które tu widzimy, tak? Czyli tych wszystkich eksponatów, a najtrudniejsze było dobranie całego aspektu takiego wizualnego, czyli ten eksponat, który widzimy i pokazujemy, jaką on historię opowiada i jaka grafika, jaka za nim może być przestrzeń, która pomoże wyciągnąć jego, że powiem, wartość jeszcze większą. Można też dodać, że jest to bardzo ważny dzień dla wielu mieszkańców Bolesławca, jeśli nie dla prawie wszystkich, dlatego że w tym pomyśle, inicjatywie od początku wspierało nas mnóstwo i artystów, i ceramików, i firm ceramicznych, ale też i kolekcjonerzy, darczyńcy, których mamy bardzo, bardzo wielu i bardzo wielu przyjaznych ludzi, którzy po prostu przyłożyli rękę do tego, że dzisiaj możemy oglądać tak piękne wnętrza. Informacje o dniach i godzinach otwarcia muzeum, jak również o prowadzonych warsztatach, znajdują się na stronie internetowej muzeum.bolesławiec.pl.